22 listopada. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 22 listopada 1938 roku prezydent Polski Ignacy Mościcki wydał dekret o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich i loż masońskich. Ten akt prawny stanowił element polityki sanacyjnej, mającej na celu ograniczenie wpływu niektórych organizacji społecznych na życie publiczne. Dekret Mościckiego zakazywał legalnej działalności związanej z wolnomularstwem, wprowadzając restrykcje wobec tych organizacji na terytorium Polski.